jedną ręką się przytrzymał. Znamy w Sopocie. Proszę idziemy? Tak, proszę idziemy, za konkurkarze wzięli dalej. Pierwszym otwartym zebraniu redakcyjnym Głosu Wolnych naszej gazety Regionu Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji. Jest to szczególny dzień, tym bardziej dlatego, że mamy gościa specjalnego. Człowieka, między innymi dzięki któremu doznaliśmy pewno dużo odczuć dumy i radości po 1980 roku, a także triumfu i pewnego poczucia sukcesu w roku 1989. Redaktor naczelny Gazety Wyborczej, pan Adam Michniewicz. Czuję się. Się czuję naprawdę wzruszony bardzo, dlatego że mam świadomość, że teraz mamy raczej taką datę, którą będziemy źle wspominać. To jest trudny okres naszego kraju, ale jednocześnie, jak widzę tyle fajnych osób naraz, a jeszcze przyjechałem z Koszalina, gdzie też widziałem bardzo dużo fajnych osób, to myślę, że zacytuję pewną polityczkę, damy radę. Szanowni Państwo, nasza rozmowa będzie, wymyśliliśmy sobie tak w ramach naszego zespołu Głosu Wolnych, aby podzielić tą rozmowę na takie trzy części, trzy segmenty. Chcieliśmy troszeczkę porozmawiać o tym, co było wczoraj, porozmawiać o tym, co dzieje się dzisiaj, ale również o tym, czego spodziewamy się i co zakładamy, że będzie jutro. W związku z tym bardzo bym prosił serdecznie Państwa o aktywny udział w naszej rozmowie. Każde pytanie będzie cenne. Prosilibyśmy, aby adekwatnie do wątku, który będziemy poruszać, te pytania się zadziały. Ja będę starał się tu Państwu ten mikrofon dawać do ręki. Ze strony Głosów Wolnych w tej rozmowie bierze udział Mirek Przypil. Filipiak, przepraszam, Tadeusz Jabłoński i ja, Tomasz Bem. Okej. Okay. Prosimy jeszcze o wyłączenie telefonu, żeby nam nie przeszkadzały. Jeśli można, proszę, tak. Ja do ciebie zadzwonię. Thank you.
Abyśmy się wszyscy dobrze dzisiaj poczuli, na początek proponuję takie pytanie na rozgrzewkę. Zauważyłem ostatnio w mediach, że coraz częściej pojawia się w radiu, prasie, telewizji wypowiedzi różnych osób, nawet często bardzo wykształconych polityków, którzy mówią o tym, że z tak zwanego drugiego rzędu foteli zarządza Polską osoba o wybitnych zdolnościach, wielki strateg, wielki polityk, wizjoner, człowiek niepospolitych umiejętności. I w związku z tym chciałem się zapytać pana, panie redaktorze, czy rzeczywiście dzisiaj w Polsce decyduje człowiek podobny do głównego bohatera księcia Nikola Machiavellego? Nie, no jednak Machiavellego do tego nie mieszał. Machiavelli potrafił napisać bardzo ciekawą książkę, znacznie ciekawszą niż te książki Jarosława Kaczyńskiego. A powiedział tak, że oczywiście, że on niewątpliwie potrafił stworzyć partię wodzowską, gdzie on sam decyduje o wszystkim i to jest partia typu stalinowskiego. Znaczy, tak jak nie było żadnej debaty, jak Stalin coś postanowił, to tak było, więc tak mniej więcej jest w PiS-ie. Natomiast to, na co on natrafił, to on natrafił na opór. I to bezcenne jest, on się tego nie spodziewał. I on w tej chwili ma takie poczucie, jak mi się zdaje, wyścigu z czasem. On wie, że to, co robi, jest niszczeniem demokratycznego państwa prawa. I on to robi, przez ten rok on to robił, taką techniką salami, że po cienkim plasterku codziennie coś odkrawał, coś odbierał. No to jest całą pewnością dla Polski działalność niszczycielska, szkodliwa. To jest przyuczanie ludzi do strachu, do podejrzliwości i do kłamstwa, do życia w zakłamaniu. I on idzie właśnie codziennie dalej. Dzisiaj przeczytałem w gazecie już o tej inicjatywie w sprawie instytucji NGO, czy to jest społeczeństwo obywatelskie. Ten frontalny atak na samorządy. Posługiwanie się prokuratora w intencji czysto politycznej, no to wszystko razem rzeczywiście jest bardzo niebezpieczne, ale w gruncie rzeczy, tak naprawdę, to co będzie, to zależy od nas. Na ile my mu pozwolimy. No, mam nadzieję, że mu nie pozwolimy. W każdym razie, jak to mówi wielokrotnie, obiecywałem, że należę do tego pokolenia i środowiska, które sobie ślubowało, że czerwonemu uszyjemy śmiertelną koszulę i uszyliśmy, więc nie spoczniemy, dopóki Polska na powrót nie stanie się krajem normalnym. Znaczy, ja poczucie mam, że nie ma powrotu do tego, co było. Że oczywiście to co przed nami, to nie będzie po prostu restauracja okresu przedpisowskiego, bo nikt nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki.
Natomiast pewne fundamenty odbudowy państwa prawa są niezbędne. Jestem przekonany, że one się dokonają. Ja po prostu nie widzę innej drogi. Czy on jest genialnym strategiem? Oczywiście to jest ocenne, no jeżeli są ludzie, którzy w to wierzą. Na pewno on jest skutecznym politykiem i to trzeba docenić. Na pewno on jest politykiem zręcznym, bo potrafił zbudować ten obóz, który u niego chodzi jak na sznurku, ale on wierzy, że Polską można rządzić tak, jak on rządzi PiS-em. Bo tak nie można rządzić. Nie można. I to nie może się udać. No. O, jego cechą jest, poza tym, co mówiłem, że zręczny, jego cechą jest to, że jest bezwzględny. To znaczy, on nie ma żadnych hamulców, które mu powiedzą, nie rób tego. To dla jednych to jest Pan Bóg, dla drugich to jest sumienie. On wiele mówi o Panu Bogu, ale zachowuje się tak, jak w tym powiedzeniu do Dostojewskiego. Hulaj dusza, Boga nie ma, prawda? Wszystko wolno. No to by była moja taka na rozgrzewkę odpowiedź. Mianowicie, być może on sam o sobie uważa, że jest genialny. Ja tak o nim nie myślę, natomiast rzeczywiście jest, on nie jest głupi. Nie jest głupi. On jest mściwy. Jest pamiętliwy bardzo. I wszystkie to, co powiedziałem, bez skrupułów, bez zasad, on jest moral insanity. Znaczy dla niego tutaj, i to jest paradoksalne, że on ma taką pasję bolszewicką. Dlatego, że tak jak ja jestem historykiem wykształcenia i pamiętam, jak komuniści postępowali w Polsce w latach 44-48. Brali to państwo po kolei. Najpierw jedno, potem drugie, potem trzecie. Tam była i wojna z podziemiem, z AK, z ruchem ludowym, z PSL-em, sfałszowane wybory, bitwa o handel, bitwa o uniwersytety, o szkoły, wreszcie kolektywizacja i wojna z Kościołem. Oczywiście on nie będzie tego wszystkiego tak mechanicznie realizował, ale niewątpliwie jego modelem to jest państwo Władimira Putina. On chce zrobić w Polsce putinizm w narodowych kolorach, z całym zakłamaniem, z nacjonalizmem, z megalomanią, z oszustwem, z fałszerstwem i zlikwidowaniem wszystkich obszarów, których on nie może skontrolować. I stąd wojna z samorządem, stąd wojna z z organizacjami pozarządowymi. Za chwilę się weźmiemy za uniwersytety, za kulturę się już zabrali się. Tylko że on tej wojny nie wygrał. To może popotrwać. Ja pamiętam 1984 rok, amnestia była. Nas puścili z więzienia wtedy i Andrzej Wajda zaprosił Jacka Kronia i mnie na drinka, na Żoliborzu.
Ale słyszeliście, no i nagle wchodzi taki znakomity lekarz krakowski, rektor świeżo odwołany Akademii Medycznej, profesor Szczeklik. Jego właśnie wyrzucili. Więc ja mu mówię, panie przewodniczący, pan nam powie teraz, co będzie. No, pan Jacek, pan Adam, że wy wiecie, że wy powiecie. Bo my wiemy, panie profesorze, my tylko nie znamy szczegółów. No więc nie znamy szczegółów, ale wiemy, oni muszą skręcić kark, to jest pewne. Pan częściowo już nawiązał do tego, o co chciałem zapytać. Często ostatnio można usłyszeć czy przeczytać, że ta władza, a szczególnie właśnie Jarosław Kaczyński, cofają nas do czasów PRL-u. Czy pan, który świetnie te czasy pamięta, przy oczywiście wszystkich różnicach zewnętrznych i wewnętrznych, dostrzega takie podobieństwa? Jeśli tak, to w czym? Podobieństwa dostrzegam, chociaż oczywiście różnice są. Różnice są dlatego, że ten PRL, który ja pamiętam, to już jest PRL dyktatury. Już jest jedna partia. To w ogóle nie przychodziło nikomu do głowy, że może być co innego. Natomiast dzisiaj on w tę stronę idzie, ale tak jak Putin nie jest prostą repliką Stalina, czy nawet Breżniewa, też podobieństwa są, to co innego. Tak Jarosław Kaczyński nie jest prostą repliką czy Gierka, czy Gomułki, czy generała. To co innego jest. Kiedy w 20 latach w Europie pojawił się faszyzm, to był taki ruch nienazwany. Nie było nazwy na to. Szukano nas historycznie. Bonapartyzm, cezaryzm, no, nie wiadomo jak to nazwać. Dopiero z czasem. Otóż to, co dzisiaj obserwujemy w Rosji, w Turcji, na Węgrzech, w Polsce, to jest też, to jeszcze nie ma nazwy. Ale to na pewno to nie jest po prostu po powrót do bolszewizmu. Jak ja patrzę na Rosję, to mi tam masa rzeczy się nie podoba. Krytykuję je otwarcie dosyć. Natomiast to nie jest jednak żadną miarą. To nie jest stalinizm, jak twierdzą moi rosyjscy przyjaciele często. No. Nie, to co innego jest. No to jakby do tego innego trzeba zastosować inne sposoby oporu. I z tej perspektywy ja muszę powiedzieć, że byłem małoduszny i ja nie wierzyłem w kolor. Ja wyjechałem z Polski na samym początku grudnia i ja byłem na stypendium w Ameryce. I z internetu, czytałem małą gazetę w internecie z osłupieniem, widziałem, jaką ten ruch ma dynamikę, jaką ma olbrzymią siłę, jak on, bym powiedział, przebudzi polską opinię publiczną, bo to nie jest tylko sprawa Warszawy, Gdańska, Krakowa i Wrocławia, ale to jest dosłownie wszędzie. Więc w tym sensie te różnice są. W PRL-u sami wiecie dobrze, jak to tutaj na wybrzeżu rodziło się. To były na początku bardzo wąskie, elitarne grupy, zwykle inteligencko-studenckie, parę osób. Aleksander Hall, Aram. Rybicki, Bobątkowski, Lech, pisarz, Bobolsewicz. No on oczywiście był tym, który potrafił dojść do stoczni. I to jakby stąd to się rozlało na całą Polskę. Otóż dzisiaj jednak przy pomocy Twittera oglądaliśmy,
kilkudziesięciotysięczne marsze w Warszawie i w innych miastach. No to, co się stało, ta rewolucja parasolek, no, przecież tego bez kodu by nie było. Kod się okazał wzorotwórczym, że tak można tą drogą tego protestu na nauczycieli masowego bez kodu też by nie było. Więc w tym sensie sytuacja jest inna. Natomiast mentalnie, pan pyta o PRL, jak porównuje dwóch ministrów kultury, Teichmann i Glińskiego, to wolę Teichmann. Jesteśmy w części poświęcone historii. Ja chciałbym się cofnąć do roku 89-90. Do momentu transformacji. Dwie opowieści konkurują ze sobą na ten temat. Jedna jest opowieścią, dla której metaforą jest okrągły stół i gruba kreska. To jest metafora porozumienia ponad podziałami, ponad urazami. Odcinamy to, co było przedtem. Wszyscy razem budujemy przyszłość, poza oczywiście przypadkami marginalnymi, kryminalnymi. I druga opowieść to jest opowieść no, taka spiskowa, tak, która ma różne warianty, ale generalnie czerwoni się dogadali z różowymi i albo też no, strona solidarnościowa była naiwna. Koniec końców umożliwiło to takie miękkie przejście całej nomenklatury partyjnej do III Rzeczpospolitej. I jak są wyznawcy tej teorii sprawiło, że ta III Rzeczpospolita nie mogła się rozwijać. I teraz mam dwa pytania w związku z tym, bo w tej drugiej wersji pan, prawdę powiedziawszy, jest czarnym charakterem głównym. Jako człowiek, który był bardzo taki spolegliwy dla tej strony komunistycznej, dobrze się o nich wyrażał, był przeciwny nacjonalizacji majątku PZP i tak dalej, i podobne. Wiele tych zarzutów się pojawia. I pytania są dwa. Pierwsze jest takie, dlaczego ta pierwsza wersja szlachetna przestała być sexy? Ona była przez pewien czas sexy, a w tej chwili mało kogo tak naprawdę pociąga, przekonuje. Ta druga wersja stała się bardziej przekonująca dla młodego pokolenia zwłaszcza. I drugie pytanie jest takie, czy wiedząc o tym wszystkim, co się stało później, gdyby pan mógł się cofnąć do roku 89-90, postępował pan tak samo czy inaczej? Na pytanie o sexy bardzo trudno odpowiedzieć. No to szczerze mówiąc, pytam się pani, dlaczego ja przestałem być sexy. Natomiast jeśli chodzi generalnie, to oczywiście tutaj. No oczywiście mógłbym tutaj powtórzyć to, co pisałem wielokrotnie już. No. I ja uważam, że okrągły stół. To jest jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii ostatnich 200 lat. Dlatego, że w sposób bezkrwawy Polacy potrafili porozumieć się i rozmontować dyktaturę. Nikt, to mówię odpowiedzialnie, nikt jeszcze rok wcześniej nie wierzył w taki scenariusz, że to możliwe będzie. Że po przegranych wyborach komuniści oddadzą władzę. A to, że się ich nie powywieszało, to ja uważam za ogromny sukces demokracji polskiej. Dlatego, że nikomu by nie stało się lżej w życiu, gdyby cały plac defilad w Warszawie był zapełniony szubienicami komunistów. Natomiast myśmy sobie od razu na wstępie demokrację zbudowała potężnego wroga, który miały poczucie krzywdy. To, żebyśmy potrafili to rozmontować, moim zdaniem to był olbrzymi sukces, tutaj myśmy podążyli hiszpańską drogą, którą ja bardzo
propagowałem w Hiszpanii. Tak się stało po krwawej wojnie domowej, po dyktaturze generała Franco. Frankiści i antyfrankiści usiedli do stołu i sobie powiedzieli, zobaczymy, jaka będzie przyszłość. Myśmy się nie zmienili, nie stali się kimś innym, ale jedno wiemy na pewno, że nie będziemy się nawzajem rozstrzeliwać. I mnie się to wydawało tak inspirujące, tak mądre, że rzeczywiście ja bardzo za tym rozwiązaniem optowałem. Ta teza, że jak byłem spolegliwy wobec komunistów, jest, no, ostrożnie powiem, dość żartobliwa. Jeżeli się pamięta, że okrągły stół o mało co się nie rozleciał, bo komuniści się nie chcieli zgodzić na obecność Jacka Kukurania i moją, a Wałęsa się uparł, że Bezos on nie wsiada do stołu. Nie dlatego, że my tacy nadzwyczajni jesteśmy, tylko dlatego, że nim siadamy do stołu, to jemu już chcą zaglądać do kieszeni. I myśmy dwaj byli szwarc charakterami dla komunistów. Zawsze. A teraz się okazuje, że można być szwarc charakterem obrotowym. Otóż coś tam na mnie to nie robi specjalnego wrażenia, co oni tam wypisują, bo ja to mam w kościach od 68 roku. Detal. Natomiast co prawdą jest? Prawdą jest to, że ta narracja rzeczywiście została w tej chwili zastąpiona tą taką narracją o spisku, o zdradzie i tak dalej. Bo jest to mi. Ja nie znam, że wszyscy tak myśleli, bo co może ich tak nie myślą, bo to przecież absurd jest. Niemniej jednak rzeczywiście no, młodzi ludzie mają potrzebę radykalizmu. Bardzo często, sam wiem, bo taki byłem. I wydaje się, że coś można było zrobić szybciej, lepiej i tak dalej. Teraz nawet w kodzie no, ja też słyszę, że to trzeba iść do przodu, szybciej okupować ministerstwo, okupować, no, nie wiem, rady miejskie i tak dalej. To moim zdaniem jest niemądre. Jestem przeciwko tego typu działaniom. Natomiast rozumiem, skąd to się bierze, że ludzie się niecierpliwią. A tam to jest taka niecierpliwość wstecz. Można było, na przykład, że oni się uwłaszczyli. No to, że bezpieczniacy poszli pracować do tych, jak to się nazywa, takie straże zabezpieczające. No. Agencja ochrony. Tak? Agencja ochrony. Tak. Zrobili ochronę. No świetnie. Lepiej, żeby chronili firmy i banki, żeby spiskowali przeciwko demokracji polskiej. Ale argument jest taki, że nie poszli pracować do banków, a nie do agencji ochrony. Ja rozumiem, gdzie? Że poszli pracować do banków. No to ochraniają banki, bardzo dobrze. Nie jako ochroniarze, jako prezesie. No a to powtarzam w tej chwili. Ja panu powiem tak. Jeżeli ktoś poszedł do banku i potrafił tym bankiem zarządzać i potrafił się troszczyć o pańskie i moje pieniądze, no to niech zarządza. Jeżeli on popełnił przestępstwo, a mimo to trafił do banku, to jest sprawa dla prokuratora, no, a nie dla polityków. Bo przestępcą jest ten, kogo za przestępcę uzna sąd, a nie prawicowy czy lewicowy polityk. I ja tutaj uważam, że to, że zwolennikom tej formacji przekształcony z partii komunistycznej w SLD, że im się dało te takie same szanse
ubiegania się o miejsce w parlamencie czy w mieście, tak wszystkim, to ja uważam za sukces tej demokracji, a nie za porażkę. Że myśmy nie naśladowali bolszewików, którzy władzę zaczęli od tego, że ludzi dawnego reżimu pozbawili praw. Byśmy powiedzieli, macie prawo. Proszę, ma tak samo jak wszyscy inni. Oczywiście na to można odpowiedzieć, że mieli swoje powiązania, dojście do tej wiedzy, do informacji i w gospodarce się mogli poczuć lepiej. Ale mówimy z perspektywy 27 lat. Rzeczywiście, czy można być odpowiedzialnym, że po tych 27 latach wszystkie nieszczęścia Polski się brały z tego, że w bankach byli bezpieczniacy dawni. No przecież to jest nonsens. No. Oczywiście zawsze można szukać tego ofiarnego kozła. Ale to jest... Wiecie zresztą, jak wyglądały poszukiwania ofiarnego kozła tu w Sopocie. Właściwie to oglądali na własne oczy. No. Oczywiście zawsze można kogoś gdzieś podsłuchać i z tego zrozumieć potem wydarzenie nie wiadomo jakie, prawda? I moim zdaniem ja jestem przekonany i nie ma żadnej wątpliwości, że historycznie okrągły stół będzie oceniony bardzo pozytywnie. Teraz czy ja bym znowu postępował tak, jak postępowałem, nie pan, tylko idiota może powiedzieć, że był nieomylny i że nigdy się nie pobłądził. Więc ja z całą pewnością w wielu momentach bym zachował się spokojniej, mądrzej, ostrożniej może. Natomiast jeśli chodzi o zasadniczą linię, o której tutaj mówię, a więc filozofia okrągłego stołu, a potem tej grubej kreski, filozofia szukania tego, co łączy, a nie polowania na czarownicę, filozofia korzystania z umiejętności, z talentu wszystkich ludzi, nie zwracając na to, po której oni byli poprzedniego reżimu stronie, tego bym się nie wyrzekł, się tego stąd. Nie czekam nadal. Ja uważam, że będziemy mieli przed sobą bardzo trudny czas, jak wychodzić na spotkanie kolegom z PiS-u. Jak będą przytomnieni. To nie będzie moment łatwy, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że będę miał dla nich przynajmniej tę samą empatię, którą miałem dla Kwaśniewskiego, czy Kiszczaka, czy Cimoszewicza, czy nawet generała Jaruzelskiego. Dlaczego? Dlatego, że jak ja na nich patrzę, to ja widzę, że pisizm, ta choroba jest uleczalna. Wystarczy, że kogoś wyrzuci Kaczyński i on jak Dorn, Ludwik Dorn, on po prostu jak zwierzęta w Wigilię mówi ludzkim głosem. To był Kalina, rzeczywiście. I jeszcze inny jest. Więc w tym sensie myślę tutaj to będzie nas oczywiście kosztowało więcej nerwów i bardziej będziemy krytykowani, dlatego że ludzie będą domagali się i słusznie, żeby ci, którzy złamali konstytucję, stanęli przed Trybunałem Stanu. Nie można bezkarnie konstytucji bawać się do krytycznych państw. Wtedy można powiedzieć, że to była historyczna zmiana. Zmienił się cały świat, geopolityka. W Rosji mieliśmy wyjątkowo dobrą koniunkturę. Teraz mamy złą koniunkturę. Złą koniunkturę mamy. Tu Orban, tu Brexit, tu Trump. No mamy złą. Teraz to będzie trudny okres. I tutaj przynajmniej my nie powinniśmy prowokować
takiego konfliktu, który byłby nieodwracalny. Także ja na przykład bym się bardzo bał podsumowania dzisiaj Majdanu. Bał, myślę, bardzo bał. No, natomiast oczywiście, że robiłem masę głupstw w tym 89 roku, ale mam mówić tylko jedno. Jeśli coś spartolił, to jedno z głupoty, a nie z podłości. Chciałbym przejść już do tego segmentu dzisiaj i zapytać pana o Kościół katolicki w Polsce. Jest pan autorem bardzo ważnej książki Kościół, Lewica, Dialog 1977 roku. Książka, która przełamywała lody, stereotypy między ówczesnym kościołem, ówczesną opozycją demokratyczną. Ale napisał pan też sporo tekstów dotyczących Kościoła katolickiego po 1989 roku. Wskazywał pan głównie na to, że nasz Kościół katolicki nie umie się znaleźć w tej nowej, takiej demokratycznej, w nowym demokratycznym porządku. Jeden z tych tekstów, zanotowałem sobie, nosi taki właśnie znamienny tytuł: Kościół, prawica, monolog. Chciałbym zapytać, jak pan ocenia postawę, rolę Kościoła katolickiego teraz, to znaczy po 25 października zeszłego roku. Czy mamy już do czynienia z tym Kościołem konstantyńskim, jak kiedyś napisał Bohdan Cywiński? Nie, to nie jest konstantyński Kościół. Moim zdaniem rzeczywiście jest... Przepraszam, może kilka słów wyjaśnienia. Ja czy pan? Bohdan Cywiński w książce Rodowody niepokornych napisał o konstantynizmie, o kościele, nawiązując do postaci Konstantyna Wielkiego. Chodziło o to, że za czasów Konstantyna władza świecka i władza duchowa, kościół po prostu wspierały się wzajemnie, zresztą dla swoich interesów. Tak? Czasami się zlewały wręcz w jedno. I co więcej, jakby chrześcijaństwo było tą religią państwa. Otóż moim zdaniem nie. Moim zdaniem raczej prawdziwe jest to, co pan powiedział wcześniej. Mianowicie, że moim zdaniem Kościół nie odnalazł się w demokratycznej rzeczywistości. O ile przed rola Kościoła kolosalna, ja to wiem, bo tutaj w Gdańsku przecież bywałem i u księdza Jankowskiego, i u księdza Bogdanowicza, i w Oliwie biskupa Gocłowskiego. Po 1989 roku jakby nasz katolicyzm został zdominowany przez takiego ducha triumfalizmu i rewindykacji. Domaganie się nowych praw, przywilejów, własności, pieniędzy i tak dalej. A jednocześnie takie poczucie wyniesione z dawnych lat, że my, Kościół, jesteśmy dyskryminowani. I to doprowadzało do absurdu, prawda? Oni nawet wpisali w jedną z homilii papieża, że Kościół się czuje dyskryminowany. To Kaczowie powiedział, jak był na Słowacji. No to dlaczego, który tutaj żył w Polsce, powiedzenie w 1995 roku, że Kościół się czuje dyskryminowany w Polsce, no to po prostu absurdalne. I oczywiście on sam siebie tego nie sformułował, tylko po prostu się opierał na tym, co słyszał. Moim zdaniem tak ścisły związek do dużej części naszych biskupów z PiS-em jest po prostu jakby odejściem od Soboru Watykańskiego II. Konstytucja Soborowa Gaudium et Spes wyraźnie mówi o autonomii. To jest zasmucające, a jeszcze bardziej zasmucające jest bezradność w stosunku do pewnej ideologizacji
religii przez grupy skrajne, często faszyzujące. OLR-owcy, Wszechpolacy i tak dalej. I to, że oni te swoje seanse nienawiści organizują pod krzyżem. I tutaj nie ma takiej stanowczej repliki konferencji episkopatu, to jest bardzo niepokojące. Z drugiej strony jednak trzeba wystrzegać się przesady. To, czego ja boję się w środowiskach KOD-u, czy mówiąc nawet nieco szerzej, opozycji demokratycznej dzisiaj, to ja się boję takiego emocjonalnego, takiego, bym powiedział, obskurantyzmu antyreligijnego. Ja rozumiem, że ksiądz Międlarz, ksiądz Rydzyk mogą nas wyprowadzać z równowagi. Niemniej jednak trzeba stale pamiętać. Polacy są katolikami. I oni mogą się złościć na tego proboszcza, na biskupa, jak przyjdzie co do czego, będą sobie go chcieli bronić, będą mieli rację. Jak mi się zdaje, no powiedzmy na tej demonstracji parasolek, ja bym jej entuzjastą po prostu. Uważam, że to wielka zmiana kulturowa, cywilizacyjna, polityczna, fantastyczna. No niemniej jednak, jak zobaczyłem ten transparent, ochrzcij sobie kota, myślę sobie, przykro bardzo. Dlatego po co mieszać sakrament i pogardę dla sakramentu do polityczno-cywilizacyjnej akcji? Mnie się wydaje, że należy szanować w drugim człowieku jego sakrum. A sakrament to jest sakrum. I trzeba unikać takiego języka, takich zachowań, które mogą ranić. A to jest zachowanie hasła, które rani. I wreszcie, już tak to już wzgląd taki taktyczny czysto, politykierski, bo teraz mówiłem o pewnych zasadach moich. Otóż jeżeli rzeczywiście PiS-owi się uda wytworzyć wrażenie, że oni są jedynym autentycznym obrońcą religii katolickiej przed hordami bezbożników, to jest prezent dla PiS-u, o którym oni tylko marzyć mogą. Marzyć tylko. Tego nie wolno dopuścić. Więc mówię tak długo, dlatego że ja mam świadomość ambiwalencji tego, niejednoznaczności. Z jednej strony mnie martwi to, że tak duża część naszych hierarchów, moim zdaniem, podąża złą drogą. Ale też trzeba pamiętać cały czas, że powiedziałem, duża część, a nie wszyscy. Znaczy, na nasi biskupi nie mówią na ogół jednym głosem. Wystarczy patrzeć na Warszawę. Prawobrzeżna Warszawa i lewobrzeżna. Jakby dwa kościoły różne. Bo mamy dwóch biskupów ordynariuszy. Więc trzeba cały czas pamiętać, że katolicyzm z Polski to nie jest tylko Rydzyk. To jest także Tischner. To są także wspaniali ludzie. Turowicz, Mazowiecki, Woźniakowski. Znam? Już nie żyjący wszyscy. To prawda, ale taka przewaga Rydzyka nad nimi. Ale to jest nieusuwalny składnik kultury polskiej. I tego składnika trzeba bronić. Nie można tego oddawać walkowerem ludziom, którzy w swoim postępowaniu codziennie zaprzeczają najbardziej esencjonalnym treścią Ewangelii. Którzy mówią językiem pogardy, nienawiści, dyskryminacji. Co to ma wspólnego z chrześcijaństwem? Nic. Więc moim zdaniem stale trzeba pamiętać, że można wchodzić w spór
z biskupami, my w gazecie to robimy nieraz. Natomiast przez cały czas to powinien być spór, w tym jest miejsce na szacunek dla mojego oponenta, na uznanie jego godności. Dlatego, że jeżeli w tym będziemy naśladować PiS, no to Polska ma przechlapane, ale nie będziemy. Chciałem nawiązać troszeczkę do tej poprzedniej kwestii, ale troszeczkę tylko. Mianowicie chcę spytać o Pana ocenę stosunku PiS-u do Europy. Przy czym nie chodzi mi tutaj o rozmaite głupie rzeczy, które PiS robi ewidentnie, jak wyzywanie polityków europejskich od nieuków, ale bardziej mi chodzi o takie kwestie strategiczne, zasadnicze. Mianowicie PiS mówi tak, my jesteśmy za Europą, czujemy się częścią Europy, ale nie takiej Europy jak w tej chwili. Europę trzeba zmienić. I mówią tak, trzeba przywrócić coś, co oni postrzegają jako właściwą tradycję europejską, czyli Europę, która jest mocniej skoncentrowana na pojęciu narodu i jest mocniej odwołująca się do korzeni katolickich, i to jest właśnie to nawiązanie, w przeciwieństwie do Europy obecnej, która wedle właśnie opowieści PiS-u jest Europą zdominowaną przez tendencje liberalno-lewicowe, czyli z ograniczeniem roli Kościoła do spraw wyłącznie religijnych, z ograniczeniem pojęcia narodu, z promowaniem rozmaitych postaw czy filozofii życiowych, które nie są właśnie takie konserwatywno-katolickie. Taka jest filozofia PiS-u, przynajmniej ta deklarowana. Jak Pan to ocenia? Ja ją oceniam bardzo, bardzo, bardzo krytycznie. Negatywnie wręcz. Ja uważam, że to jest bardzo archaiczna wizja i moim zdaniem PiS wie doskonale, że takiej Europy nie będzie po prostu. Dla nich Europa to jest po prostu taki worek, z którego co jakiś czas można wziąć kasę, natomiast którego wartości, zasady mogą być lekceważone, nierespektowane. Oni pojmują suwerenność na sposób Putina. Putin mówi demokracja suwerenna. Co to znaczy? To znaczy, że ja mogę moich krytyków zamykać do więzienia, kiedy będę chciał, i żaden Strasburg, ani Bruksela, ani Haga nie będą mieli nic do gadania. To jest ta idea suwerenności narodowej. Moim zdaniem to jest szkodliwe dla Polski, jest nie do przyjęcia w Europie. I oni to wiedzą. Moim zdaniem to, co oni robią, to jest takie powolne, retroaktywne wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Znaczy oni oczywiście nie powiedzą mi, wychodzimy. Bo zawsze można jakąś kasę dostać. Ja się przyda. No. Natomiast oni świadomie zrywają z europejskim modelem demokracji, systemu wartości, cywilizacji po prostu. Mam powiedzieć, że Polska się bardzo pod ich rządami przesuwa w stronę modelu putinowskiego i odchodzi od modelu europejskiej demokracji. Oczywiście sprzyja temu bardzo, sprzyja temu to, co się w Europie dzieje. Więc kryzysy z uchodźcami. No, jeżeli Marine Le Pen zostanie prezydentem Francji, jest na pierwszym miejscu w sondażach, no to może być koniec w ogóle Unii Europejskiej. I tak jak po rozpadzie Związku Sowieckiego musieliśmy kompletnie przemeblować swoje myślenie, być może to samo nas czeka, jeżeli po Brexicie, jeśli ona wygra, to coś wydaje nieprawdopodobne, ale Brexit tak samo wydało się nieprawdopodobny. I Trump tak samo się wydawał nieprawdopodobny. Więc rzeczywiście, nie wiem, moim zdaniem
To jest po prostu formacja w gruncie rzeczy PiS antyeuropejska. Antyeuropejska. Oni nie akceptują tego. Oni mówią, że im chodzi o to, żeby były wartości narodowe i katolickie, ale wartości narodowe i katolickie w interpretacji Kaczyńskiego, Macierewicza, czy Ziobry, czy Waszykowskiego, to po prostu jest, mówiąc brutalnie, po polskie zadupie trzymane za mordę. To jest tyle po prostu. I ja uważam, że oni są cholernie niebezpieczni, cholernie niebezpieczni. I jest to cały stosunek do papieża Franciszka. Jest bardzo charakterystyczny, że oni znowu tego głośno nie powiedzą, ale w gruncie rzeczy on jest dla nich szkodnikiem. Dlatego, że on mówi innym językiem. Teraz jeszcze ta jego deklaracja, że księża mogą dawać rozwieszenie po aborcji, bo przecież w tym w radiu Maryja panuje żałoba. Co on wygaduje ten Argentyńczyk? Co on wygaduje? A tymczasem mnie się wydaje, że to jest, że ten papież jest wielkim odnowicielem chrześcijaństwa, ducha ewangelicznego. Bardzo, mnie się bardzo podoba. Przeciwieństwie do ojca Rydzyka. Proszę Państwa, jeszcze jedno ostatnie pytanie dotyczące teraźniejszości. Myśmy się troszeczkę o tym rozmawialiśmy przy okazji Kościoła. Myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie stwierdzić, że ostatnio w Polsce zauważasz taki lawinowy wzrost zainteresowania ideami narodowymi. To w sumie samo w sobie jeszcze nie jest takie złe, prawda? Dopóki funkcjonuje to w normalnych, jakichś ogólnie przyjętych normach. Natomiast co jest szczególnie istotne, to jest to, że ostatnio te idee narodowe, one się przesuwają zdecydowanie bardziej na prawo, tak? One się coraz bardziej w jakiś sposób fundamentalizują. Niepokojące jest to, że to dotyczy przede wszystkim również chociażby młodych ludzi. Tak? A wtedy to zaczyna być czymś, co pan redaktor Adam Michnik bardzo ładnie podsumował jeszcze w takiej wypowiedzi z 2011 roku. Pozwolę sobie zacytować. Etniczny szowinizm jest ostatnim, najwyższym stadium komunizmu. Myślę, że niektórzy młodzi ludzie nie mają pojęcia w takim razie, co realizują. W związku z tym jest takie pytanie, które mi się nasuwa. Czym tłumaczyłby pan tak duży renesans tych idei w polskim społeczeństwie dzisiaj? Zwłaszcza w kontekście młodych ludzi. To oczywiście prostej odpowiedzi na to pytanie nie ma, ale jeżeli przyjąć, że mamy do czynienia z tym zjawiskiem nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach w Europie, choćby we Francji właśnie, to ja bym jakiegoś klucza szukał w globalizacji. To znaczy jakby zostaje utracona pewna oczywistość świata, w którym żyjemy i się szuka tego wspornika tej rzeczywistości. Co ciekawe, że to w Polsce nie jest religia, tylko na nacjonalizm właśnie. Ale nie tylko u nas. Nacjonalizm może współgrać z religią, na przykład w islamie, ale też może być oddzielony. U nas to jest na nacjonalizm, który się karmi taką opowieścią, że Polska jest niewinna ofiarą obcych. I stąd tak ten ksenofobiczny lęk z jednej strony przed uchodźcami, z drugiej strony przed obcymi w ogóle. W Polsce jest niesłychanie łatwo ten lęk rozbudzić i doprowadzić
postawy ludzkie na przodu. No, przecież w 68 roku nie mieliśmy antysemityzm bez Żydów. Teraz mamy islamofobię bez muzułmanów. Nie ma muzułmanów w Polsce, nie ma po prostu. Natomiast jeżeli się widzi te okrzyki wszechpolaków, narodowców, to można by pomyśleć, że jesteśmy na południu Francji. Rzeczywiście muzułmanów z Magrebu jest rzeczywiście dużo. Więc ja bym powiedział tak, globalizacja, ta utrata pewności i takie to, co zawsze karmiło rozmaite faszyzmy. Taka potrzeba bycia razem, bycia we wspólnocie, która nie jest wspólnotą wartości, tylko jest wspólnotą emocji. I oczywiście z tym polemizować jest bardzo trudno, dlatego że to są właśnie emocje, a nie rozumowania. Tutaj emocje jest ważniejsze niż rozum. I to rzeczywiście jest nie niebezpieczne, ale Kaczyński nie wie, co robi. On otwiera drzwi, którego w końcu muszą walnąć. Dlatego, że ten asylizmy, one są antysystemowe. One są, a w tej chwili można jeszcze opadać, że wszystkiemu jest winien Komorowski, Tusk. Można do tego dorzucić jeszcze Mateusza i nie wiem tam jeszcze kogo, i Lecha. No niemniej jednak dziecko widzi, kto rządzi. I za chwilę oni mogą mieć to, co ma Orban, Jobbik. Czyli taką półfaszystowską opozycję na kilkanaście procent. No byłem w Słowacji i rozmawiałem z moimi kolegami. Ta partia faszystowska ma w sondażach 15%. Znaczy, tu jest się czego bać, bo to jest taki czarny wiatr, który wieje teraz po świecie, ale zawsze gdzieś ten czarny wiatr musi być zatrzymany. Ja proponuję, żeby go zatrzymać w Polsce. Panie redaktorze, znowu ja zacznę tę część, nazwijmy to przyszłościową. Zacznę od dwóch cytatów. To są cytaty z pana tekstów. Pierwszy z 93, właśnie z tego Kościół Prawica Monolog. Napisał pan tak: każda wojna domowa zaczyna się od destrukcji wspólnych autorytetów. I drugi cytat. Z nauki Jana Pawła II pozostaną puste frazesy, z idei solidarności zbrukane kłamstwem emblematy. Polska pogrąży się w prowincjonalnym nacjonalizmie i odmętach ciemnej, plemiennej nienawiści. Tak brzmi proroctwo. Panie redaktorze, moim zdaniem pana ten drugi cytat 85. 87, przepraszam, pomyliłem się, ale też dawno. Moim zdaniem, panie redaktorze, pana i diagnoza, i prognoza się niestety spełnia. Znowu, moim zdaniem, te autorytety, o których tutaj już częściowo wspominaliśmy, przestały być autorytetami. Mówię o tych nieżyjących: ksiądz Tischner, Jan Paweł II także, Czesław Miłosz, Andrzej Wajda, ale również ci żyjący. Mówiliśmy: papież Franciszek, Lech Wałęsa, i Adam Michnik, tak. Ja nie uważam się za to. Czy grozi nam zatem wojna domowa? Ja powiem tak, jak to wysłuchałem, ja swoich własnych książek nie czytam. Zwykle. No muszę powiedzieć, już wiem na końcu języka, żeby się moje słowa w gówno zamieniły. Ja myślę tak, że my mamy dzisiaj w Polsce zimną wojnę domową, tak?
I to grozi, a grozi nam gorąca? No mam nadzieję, że unikniemy. Ale, no, ale no, ja mogę powtórzyć tylko to, co Noelsa mówi. No. Jego próbowałem mitygować. Mówię, Lechu, nie mów tam, że wojna. Tak mówi. Ja nie mówię, że ja chcę wojny. Ja mówię, że oni swoim postanowieniem mogą do tego doprowadzić. I to mogę za Lechem powtórzyć. No. Oczywiście. Ta władza jest bezwzględna, nieudolna, niekompetentna i niereformowalna. Oni nie są w stanie zrozumieć, do czego oni dążą. Jeżeli oni chcą bronić patriotyzmu, religii i interesu narodowego w stadninach końskich, to znaczy, że jesteśmy wzorą po prostu, wzorą jesteśmy. Znaczy tutaj po prostu do władzy doszli ludzie, którzy nie powinni dochodzić. A rzeczywiście te lęki miały, to jest prawda. I cieszę się, że pan to przypomniał, bo mnie nie wypadało. Ja rzeczywiście te lęki miałem, bo ja mówiłem, że trzeba też znać czarne scenariusze, nie tylko optymistyczne. Miałem przekonanie, że możemy ich uniknąć i w końcu na ogół się unikali. A to, że teraz mamy wspólnych autorytetów i drugi cytat. Z nauki Jana Pawła II pozostaną puste frazesy, z idei solidarności zbrukane kłamstwem emblematy. Polska pogrąży się w prowincjonalnym nacjonalizmie i odmętach ciemnej, plemiennej nienawiści. Tak brzmi proroctwo. Panie redaktorze, moim zdaniem pana... Tutaj mnie zgubiła moja megalomania i arogancja. Jego też. Dudę? Komorowskiego. Dobrze, ja wolę się bić w swojej piersi niż Komorowskiego. Ja wiem jedno, że teraz zbyt wiele zależy od nas, żeby nie robić rachunku sumienia sobie, a nie Komorowskiemu. Komorowskiemu czy czerwoną kartkę Polacy dali. W większości swojej. Ja ubolewam na tym, bo to był dobry prezydent, odpowiedzialny. No ale stało się. My musimy teraz zastanowić się, bo to zależy dosłownie od każdego. Ja mówię to trochę tak agitacyjnie, jak Michelle Obama. Mam nadzieję, że będą dni bardziej skuteczne, bo ona jednak nie przekonała Amerykanów, żeby nie głosować na Trumpa. Ja mam nadzieję, że nam się uda przekonać naszych rodaków, żeby nie oddawać miast PiS-owi. Oczywiście, że mnie nie wypada mówić teraz z mądrą miną, a ja przestrzegałem, a mówiłem. Także się cieszę, że pan to przeczytał, ale rzeczywiście ja w tej sprawie miałem obsesję. Ja pamiętam, jak w 1989 roku byłem w Moskwie i powiedziałem wtedy zdanie, które tutaj pan zaczął, to było cytowane w rosyjskich gazetach latami, że ostatnim, najwyższym stadium komunizmu jest nacjonalizm. Dlatego, że to jest naturalna ideologia ruchów i reżimów autorytarnych, policyjnych, zamordystycznych. Więc jak pan pyta, czy mamy dziś wojnę, mamy. Ja nie pamiętam, żeby nasze społeczeństwo było tak podzielone kiedykolwiek jak teraz. Ja nie pamiętam, nawet w stanie wojennym to nie było aż tak głęboko. Tak. Dokładnie tak. Więc
tą wojnę mamy i zobaczymy, kto w niej wygra. Natomiast jeśli my wygramy, to nie wolno ich naśladować. Nie wolno mówić językiem nienawiści, pogardy, odwetu, tylko musimy być mądrzejsi, bo to nie chodzi o nasze przyjemności, tylko o nasz kraj. Muszę przyznać, że bardzo elastycznie się przeszli do mojego pytania w tej chwili. Otóż chcąc je zadać, najpierw muszę się cofnąć o rok do tyłu. W 2015 roku mieliśmy wybory parlamentarne i przedtem prezydenckie, które były festiwalem obietnic. Oczywiście każda kampania wyborcza jest festiwalem obietnic, natomiast u nas to przekroczyło chyba wszelkie tolerowane normy, tak, które można byłoby sobie wyobrazić. Te obietnice dotyczyły przede wszystkim spraw socjalnych, to musimy sobie jasno powiedzieć. I moje pytanie jest następujące. Otóż jak pan uważa, panie redaktorze, czy w następnych wyborach, które się zdarzą wam za 3 lata, miejmy nadzieję, zakładam jednak ten może optymistyczny warunek. Czy w tych wyborach, aby skutecznie walczyć z PiS-em, opozycja w sferze obietnic musi być bardziej pisowska niż PiS? Czy, zakładając, że będzie w jakiś sposób uczciwa wobec tego, co mówi, zdygnuje z tego typu obietnic, a zatem pytanie drugie rodzi się, co musi opozycja powiedzieć, żeby móc skutecznie rywalizować z PiS-em w tych wyborach, a de facto na końcu być może wygrać? Ja myślę, że byłoby okropne, gdyby zwyciężył duch, że będziemy więcej obiecać niż PiS. To by było okropne. Ja muszę to powiedzieć, że na pewno trzeba powiedzieć tak. 500 plus musi zostać, ale powinno zostać przeformułowane. To nie będzie 500 do ręki, tylko bony na pieluchy, na mleko dla dziecka i tak dalej. To się było dla dziecka. To jest jedno. Dwa. Uważam, że samotne matki powinny mieć na pierwsze dziecko. Natomiast, że ludzie powyżej pewnego progu, zabiorcy tak jak ja, nie powinni mieć tego. Po prostu jej koniec. Nie da się ich przelicytować w obietnicach, po prostu dlatego, że źle kończy, a po drugie dlatego, że to prowadzi do ogłupiania ludzi. I na pewno tutaj to co zasadnicze będzie, to powinno być, jak myślę, obietnica normalnej, demokratycznej Polski w Europie, po Polski szanującej prawo, konstytucję, ludzką godność i prowadzącą politykę racjonalną. Ja nie jestem ekonomistą, ale wczoraj tłumaczono mi, że ten podatek od tych wielkich mega sklepów, tak, że on dla Lidla, dla Biedronki, ten 1% to małe miki. Oni to zapłacą. Ale w polskiej firmy on jest śmiertelny dla nich. I to robi rząd, który mówi o repolonizacji. No więc tu mamy do czynienia z takim miszmaszem i z takim robieniem ludziom wody z mózgu, że to jest uporządkowane, trzeba przedstawiać, będzie przedstawiać. I drugie, to
Podejrzewałem, że pan tam to pytanie ma zapisane, więc z góry powiem. Zwyciężymy z PiS-em tylko wtedy, jeśli pójdziemy razem. I jeżeli podzielimy się i swoje listy będzie miała Platforma, swoje na Nowoczesne, swoje jeszcze kto inny, to dajemy PiS-owi prezent wtedy, a oni na nasze prezenty nie zasłużyli. Moje pytanie, tak? No pytanie było takie, jak się powinien Kozak zachować w czasie wyborów parlamentarnych, bo już powiedział, że nie będzie wystawiał kandydatów i wydaje mi się, że to jest słuszne. Natomiast on będzie musiał się określić, kogoś popierać, kogoś nie popierać, czym się stać. No, ale pan już właśnie odpowiedział. Co tutaj dwie szkoły, że tak powiem. No, tak jak my mówimy w Warszawie, Otwocka i Falenicka. No. Więc jedna szkoła mówi, kąd będzie wskazywał na różnych listach kandydatów, których popierał. Ale nie ten zły pomysł, bo to się to jest rozbijanie głosu. Ja uważam, że kąd powinien inspirować, wspierać i współbudować koalicję demokratyczną. I powinien mieć wpływ na listy. I oczywiście kod jako kod nie kandyduje, natomiast ludzie z kodu jak najbardziej, jeżeli oczywiście będą mieli ochotę, a kod uzna, że nadają się. Na listę tej koalicji demokratycznej, jedna lista być, bo wtedy wygramy, inaczej rozbijemy głosy i wygra PiS. To po prostu jest o tym, to też sytuacja ekstraordynaryjna. Naprawdę to, co Polska osiągnęła przez te ćwierć wieku, jest teraz po prostu zagrożone. Trzeba mieć świadomość tego, że to nie były normalne wybory. To były te takie wybory, po których następnych już może nie być. Szanowni Państwo, a teraz kilka chwil dla Państwa. Znaczy czekamy na pytania z widowni. Najpierw, proszę, tak? Tutaj zgłosiłaś się? Tak? Nie? Tam mało wody. Włodzimierz Radwaniecki. Panie redaktorze, Adam Michnik, Anno Domini 2016, nawołuje do swego rodzaju poprawności politycznej i krytycznie ocenia radykalizujące się poglądy wewnątrz kodu. Mówi nam dzisiaj, nie idźcie blokować komitetów, nie idźcie blokować biur poselskich, nie okupujcie urzędów. Adam Michnik, Anno Domini 1980 z przyległościami, popierał strajki okupacyjne w zakładach pracy, na uczelniach, jako jedyną możliwą formę zmuszenia władzy tamtego systemu do rozmowy z opozycją. Zresztą, jak się okazało, formę skuteczną. Jak to pogodzić? To pytanie pierwsze. Szybciutko pytanie drugie. W kontekście tego, do czego dąży dzisiaj władza PiS, do ograniczenia swobód obywatelskich, czyli NGOsy, samorządy, ustawa, prawo o zgromadzeniach. Jak ocenia pan datę 13 grudnia na ogólnopolski protest obywatelski, który zaproponował tutaj nasz gdański przywódca Radek Szumelda? Dziękuję. Dziękuję. Jeśli chodzi o to pierwsze, wie pan, ja ani wtedy, ani teraz nie traktowałem swoich opinii jako dogmatów. Mianowicie wtedy mnie się wydawało,
że na władzy komunistycznej ustępstwa, a też i to ustępstwo, żeby siąść do dialogu, można tylko wymusić strajkami. Dlaczego dziś jestem przeciwko okupowaniu? Znaczy tutaj jeden lokal, gdyby był okupany, to bym był za. Lokal na Nowogrodzkiej. To bym był za. Dlatego, że to poprawnie identyfikuje. Da się zorganizować. bo to poprawnie identyfikuje, z czym do czynienia mam. Natomiast rzeczywiście okupowanie minister, biur, to nie będzie zrozumiałe dla ludzi. Tak mi się zdaje oczywiście. To jest raz i dwa. Mnie się wydaje, widzi pan, że Kaczyński jest człowiekiem wojny. To nie jest pokój. I on wykorzysta takie czołowe zderzenie do takich działań, na które sobie dzisiaj nie może pozwolić. I moim zdaniem tutaj no, my musimy zrobić taką chytrość swoją, żeby mu w tej materii nie pomagać. Jeśli chodzi teraz o 13, no wie pan, jeżeli pan pyta mnie o opinię, jestem za. Jestem za, bo to jest rocznica stanu wojennego. Tylko ja sobie zdaję sprawę, że to musi być przynajmniej decyzja KOD, przynajmniej. To jest takie minimum. No. To, tego się nie powinno po partyzancku robić. I mnie się zdaje, że ten pomysł Radka, że on ma ręce i nogi. No. Bo to jest symboliczna data. Ona jest czytelna dla wszystkich. I zrobić to pod hasłem nie dla państwa policyjnego, nie dla państwa stanu wyjątkowego, to mnie się wydaje, że to ma ręce i nogi i ja wcale tego bym nie uważał za jakiś gwałtowny radykalizm. W ogóle, nie pan, to co mnie zachwyciło w Kodzie. Jak mówię, byłem po pół roku byłem w Ameryce, wróciłem w maju i zaraz po powrocie Jarek Kurski mnie wziął za kołnierz i zaprowadził mnie na marsz na Warszawie. 7 maja. Tak. Ja nie wiedziałem, czy tym to się je wszystko. Tam jeszcze tam był brat Arama Rybickiego. Zaprowadził mnie tam na trybunę, patrząc, takie tłumy, Boże, jak to możliwe. A potem sobie no, normalnie poszedłem w marszu. I co uderzyło mnie, że ja wyczułem tam taką atmosferę, taki klimat, jaki zapamiętałem z pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Życzliwość, uśmiech, poczucie humoru, zaufanie, żadnego takiego zadęcia, nienawiści, które widzę bez przerwy u tych awicowców, te zaciśnięte zęby, ściśnięte żarki. A tu nie, luz kompletny. To było zachwycające, bo to była ta Polska, którą KOD odzyskał po prostu, odzyskał, bo ona była po pozwolach stłamszona, wbita w glebę, jakby nie było jej. I KOD to odzyskał po prostu. I to jest bezcenna wartość. I mnie się zdaje, że jeżeli w tym klimacie, by zrobić to, co pan mówi 13 grudnia, to było ok. Dziękuję. Paweł Popielarski. Nasz gość, jeżeli chodzi o fobie nacjonalistyczne,
to zanim Noe przystąpił do budowy Arki, jesienią 80 roku w hotelu Morskim wygłaszał też takie teksty, dosłownie identyczne. Być może potem przypisał to i zamieścił książkę. To jedno. Natomiast ja mam taki problem z jedną postacią. Całe środowisko korowskie wyraża się o tej postaci niezwykle oględnie. Ja już, ponieważ nie znam jej, nie chcę na ten temat się wypowiadać, natomiast sięgnąłem do historii. W XIX wieku wielka emigracja w Paryżu, ci najbardziej radykalni, te największe pistolety, potem okazało się, że to są agenci ochrony. Co pan sądzi, panie redaktorze? Ja mówię, na moją znajomość Macierewicza to nie jest agent. Na moją zdanie. Ja nie powiedziałem nazwiska. Ja powiedziałem. Natomiast ja nie umiem wykluczyć, że on w tej swojej megalomanii i arogancji, on wszedł w jakieś układy z amerykańskim lobbystą i biznesmenem D'Amato, a D'Amato miał swoje interesy z Kremlem. I że jeżeli to tą drogą szło, to on nie jest wprawdzie agent, ale jest osiem. Otóż ja się rozwiśnię na jego temat wypadał dość oględnie, to jest prawda. Bo to, co powiedziałem dotąd, to jest bardzo ogromne problem, już co ja myślę. dla mnie to jest dość gorszący spektakl, te sceny, kto zakładał kor, kto był ważniejszy, kto był mniej ważny. To żenujące jest. Ja w tym nie chcę uczestniczyć. No. A poza tym, tak mówiąc zupełnie na spokojnie, to rzeczywiście w momencie tworzenia koru zasługi Macierewicza były oczywiste, jednoznaczne. I jeżeli ja chcę być w zgodzie z sobą, ze swoim zawodem dziennikarza, zawodem wyuczonym historyka, no to ja muszę powiedzieć, jak było naprawdę, tak rzeczywiście było. A potem, jak my mówimy, odjechał i nawet się nie pożegnał. Piotr Esmont, Głos Wolnych. Historia lubi się powtarzać. Czy najlepszym rozwiązaniem dla nas wszystkich nie byłoby, gdyby kiedyś jednak dojść do ponownego okrągłego stołu, nawet z bardzo zgniłym kompromisem, czy tak ma być, czy to ma być rola kodu, z kim to zrobić i kiedy? Ja panu powiem, ja zupełnie nie wierzę w to, żeby dzisiaj z kierownictwem PiS-u był możliwy jakikolwiek okrągły stół. To jest to, jak oni postępują, to jest zaprzeczenie woli jakiegokolwiek kompromisu. Więc w tej chwili jest taki moment. Na początku wielu ludzi chciało komunizm reformować. Później oni się połapali, że komunizmu nie ma co reformować, trzeba się przed nim bronić. A potem, jeżeli ta obrona była na tyle skuteczna, że wymusiła na komunistach gotowość do okrągłego stołu, to tak. Otóż w tej chwili my jesteśmy na etapie, gdzie się trzeba bronić. I te jakiekolwiek dzisiaj marzenia o okrągłym stole, to jest moim zdaniem, to są płonące śniegowe kule. Znaczy to jest po prostu wewnętrzna sprzeczność. Oni w tej chwili w ogóle nie są zdolni do kompromisu na żaden temat. Oczywiście obcięli nam jedną rękę, a teraz będziemy byli kompromis, czy drugą, no bo obecną do łokcia tylko, czy do końca. Ja pamiętam, miałem taką rozmowę z politykami z zachodniej Europy, którzy mi tłumaczyli, że
kompromis to jest sól, chleb i wino demokracji. Ja z tym nie dyskutuję, ale do tanga trzeba dwojga. Oni po prostu nie są zdolni w tej chwili do żadnej poważnej rozmowy o kompromisie i udowodnili to przy okazji sporu o Trybunał Konstytucyjny. Więc tutaj nie bardzo wiem, jak z nimi można grać. Ich po prostu trzeba zatrzymać. Na dzisiaj ja tak pojmuję zadanie demokratycznej opozycji w naszym kraju. A perspektywicznie, niby już mówiłem dzisiaj, że pisizm, ta choroba jest uleczalna. Tylko trzeba chcieć się leczyć. Może trzeba ich po prostu wysłać w końcu do odpowiednich zakładów. Pomysł jest jak Maria Stewart. Piękny i nieszczęśliwy. Witek Łuczyński, Komitet Obrony Demokracji Gdańsk. Tutaj dzisiaj pan redaktor powiedział takie słowa, że jak polityków z PiSu się wyrzuci z PiSu, to zaczynają mówić ludzkim głosem. I tak od jakiegoś czasu się zastanawiam właśnie, jak dotrzeć do, może nie do takiego twardego elektoratu PiSu, bo do nich ciężko, ale do ludzi, którzy zastanawiają się, myślą, nie dają nam jakoś tego znać, właśnie co zrobić, co może KO zrobić jako my, żeby też zaczęli może nie mówić po ludzkim głosem, ale chociaż zacząć myśleć. Co my jako to możemy zrobić? Mnie się wydaje, że na dzisiaj takim argumentem wydaje mi się najbardziej racjonalny i skuteczny to jest po prostu pokazać tym ludziom, że zostali okłamani, że im coś obiecano i te obietnice nie są dotrzymywane. Bo myślę, że to jest taki elementarz, bo tak naprawdę tak się stało. Ich przecież nie obiecywano, że oni będą robili wojnę z samorządami, z NGO-sami, z Trybunałem Konstytucyjnym, że będą niszczyli wojsko, że obsadzą specsłużby, że zlikwidują niezależny wyjazd sprawiedliwości. Nie obiecano zupełnie co innego, a to im dano. To jest tak, jak na obiad pan zamówił bigos, a dostał pan zupełnie co innego. Zupełnie bigos z czego innego, tak bym powiedział. Dzień dobry, moje nazwisko Anna Wojtunik, jestem członkiem KODU Gdynia i przy okazji też członkiem Platformy Obywatelskiej Gminy Kosakowo. I chciałam pana przede wszystkim pozdrowić, bo był pan moim sąsiadem. Ja na Konopnickiej mieszkałam, a pan na Krótkiej. A ja gdzie? Na krótkiej. Tak, zgadzam. Bo ja na krótkiej. Więc pana serdecznie pozdrawiam, panie sąsiedzie. Chciałam się odnieść do pana z takim spostrzeżeniem, czy wtedy w 89 roku wynikiem tego, że władza komunistyczna usiadła do tego okrągłego stołu, było to, że już nie mieli innego wyjścia, bo stanęli pod murem, gdzie gospodarka leżała rozłożona na łopatki, i czy teraz będziemy czekać właśnie na to, że nas rozłożą ponownie i jaka jest perspektywa po tym rozłożeniu, w jakim tempie zechcą usiąść w ogóle już rozłożeni? Ja inaczej myślę. Ja myślę, że my mamy realną szansę najpierw zwyciężyć w wyborach samorządowych, budując szeroki front taki koalicji, a potem ich po prostu odsunąć od władzy w wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że im nie uda się rozłożyć gospodarki tak, że trzeba będzie... Teraz tak, jeśli chodzi o komunistów, to nie było tak proste, że oni... Bo to teza prawicy, że oni usiedli do stołu, bo nie mieli innego wyjścia.
Zawsze jest inne wyjście. Zawsze. W NRD nie usiedli. Potrzebne były awantury na ulicach. W Czechosłowacji potrzebna była akcenta. W Rumunii masakra była. Więc to nie jest tak, że oni musieli. Zawsze tego nie zrobić. I ja tutaj widzę osobistą zasługę generała Jaruzelskiego. Ja miałem okazję rozmawiać na ten temat. I on po prostu mi mówił tak, że ekonomicznie to ludzie nie przyzwyczaili do biedy, do tego, tamtego. Natomiast on mówi tak, że jakby w sensie psychologicznym on miał poczucie, że ta partia zużyta jest, że tam już nie ma żadnego potencjału na kreatywność i że tylko odnowienie tego potencjału daje szansę. Przynajmniej nie chcieli oddać władzy. Absolutnie nie chcieli. Oni uważali, że część z nas dokoptują i że my im za to damy na nasze życiorysy, autorytet i tak dalej. No, oczywiście głównie im zależało na Lechu oczywiście, bo to nazwisko światowe, Nobel i tak dalej. Oni by mu dali złote góry. No. Więc ja tutaj widzę historycznie, to oczywiście ja tutaj na najdalszy będę przekreślania zasług naszego obozu. Najdalszy. Ale jednak trzeba przyznać, że bez tego skrzydła, nazwijmy to reformatorskiego, w PZPR-ze, z tego mogło nic nie być po prostu. Mogło po prostu nic nie być. No. Ja w każdym razie, to już powiedziałem parę razy, to o mało mnie nie ukrzyżowali nasi patrioci. Ja powiedziałem, że my kiedyś uczciwie postawimy pomnik Gorbaczowowi, bo to on otworzył bramę do wolności. On to zrobił dlatego, że on nie wiedział, co robi. Tak, ale zrobił. I ja muszę powiedzieć, że kiedyś to powiedziałem, właśnie konwencji w Wilnie, myślałem, że Litwini mnie zawiobią, dlatego że ja go będę bronił do końca życia, bo on nam dał wolność. A potem, co myśmy z tą wolnością zrobili, to już nasz biznes jest. Ale on nam dał wolność. To, jak Jaruzelski zorientował się, że Moskwa nie przyjdzie tutaj z bratnią pomocą. To on sobie nagle zdał sprawę, że to rzeczywiście dzwon Zygmunta alarmowy. A że w tym sensie ma pani rację, że oni nie mieli innego wyjścia, ale w moim przekonaniu podstawowym czynnikiem nie był rozkład gospodarki, tylko rozkład Związku Sowieckiego. To podstawowe, tak mi się wydaje. Dzień dobry, Tomasz Przewerski, Nawrot. Takie pytanie tutaj. W piątek byłem na czymś, co się nazywało Pierwszy Pomorski Kongres Narodowy. Tam minister Selin wraz z prezesem IPN-u mówili, że pewna gazeta, nazwa nie padła, przez 25 lat budowała coś, co się nazywało Wspólnotą Wstydu. Tak to określili. Wspólnotą Wstydu. Też mam wrażenie, że taka wspólnota chyba nie została, już odrzucając tą idiotyczną koncepcję wspólnoty wstydu, którą Wyborcza rzekomo miała wybudować, ale wspólnota chyba w Polsce, nie wiem, czy nie zaistniała, być może to jest też i błędem i gazety i nas, że całe to pęknięcie może by nie zaszło, gdyby ta wspólnota istniała. Czy jest jakaś płaszczyzna, czy widzi pan jakąkolwiek płaszczyznę, na której moglibyśmy rzeczywiście tego porozumienia szukać? Historię widzimy inaczej, religię, jak rozmawialiśmy, też widzimy inaczej. Gdzie zatem jest to miejsce, gdzie Polacy mogą znaleźć jakieś wspólne porozumienie i ten konsensus? Ja się na początku odnieść do tej wspólnoty wstydu. Ja po prostu, ja nie wiem, o co z Elinowi chodziło, ale mnie się wydaje, że
jeżeli ja mam poczucie dumy z polskich poetów wielkich, no, Mickiewicza, Chanowskiego, Słowackiego, nie ja piszę te wiersze. Współczesnych wybitnych postaci Jana Pawła II, Miłosza, Wajdy, nie wiem, Kołakowskiego i tak dalej, to też mam obowiązek mieć poczucie wstydu za to, co Polacy zrobili niedobrego w historii. O tym trzeba prawdę mówić. Koncepcja Nie wiem, bo akurat z Heliny nie rozmawiałem na ten temat, ale tą tezę znam. Myśmy nigdy nie budowali tożsamości na wstydzie. My byśmy tylko mówili, że trzeba mieć odwagę nazywania po imieniu tego, co w naszej historii było niedobre, wstydliwe i tak dalej. I w przyszłości, jak mi będą tłumaczyli w imię wspólnoty, że Kaczyński był demokratą, a Macierewicz i Waszczykowski kompetentnie troszczyli się o polskie interesy, to ja w imię wspólnoty bez wstydu będę mówił, nie, to nieprawda. Inaczej było. Ja panu powiem, ja w ogóle nie jestem przekonany, że poza sytuacjami ekstremalnymi, typu wojna, że należy szukać sztucznie wspólnoty z każdym. Na naszym kraju codziennie paczyta, to są zabójstwa, gwałty, włamania, przez nimi wszystkimi mam odczuwać wspólnotę? Nie. Wspólnota tworzy się, powstaje wtedy, kiedy to się wspólnie robi. Otóż ja nie wiem, czy dzisiaj ja coś wspólnie mogę zrobić z Jarosławem Kaczyńskim, dlatego że z jego postępowania wynika, że to, o czym on marzy, to o tym, żebym ja nie żył. No więc wspólnie mamy do tego dążyć, no. No, więc tutaj jestem rzeczywiście cholernie pesymistyczny. Znaczy, uważam, że trzeba przed nimi się obronić. Trzeba przed nimi obronić Polskę. To jest dla mnie kluczowe i najważniejsze. Obronić Polskę. Polska wiele w swoich dziejach nabroiła, ale na taką pokutę, jak rządy PiS-uśmy nie zasłużyli. Szanowni Państwo, i niestety już ostatnie pytanie. Ewa Dobór-Nawarecka, ja chciałam zapytać, co my możemy robić, jak się chronić przed takimi wewnętrznymi konfliktami, żeby one nas nie wyrzucały poza, no żebyśmy się nie dzielili. Na pewno pan ma doświadczenia. Moje doświadczenia, sądząc po tym, co mówiłem przed chwilą o Macierewiczu, nie są zbyt pozytywne. Pani Pani, tak jest. Kot to jest środowisko, które powstało spontanicznie. Tego nikt wbrew temu, w co Kaczyński wierzy, tego nikt nie zaprojektował, to nie jest spisek żaden, nic takiego. To po prostu jest spontaniczny, wspaniały ruch obywatelski. Czy w nim konflikty będą? Muszą być, bo są różni ludzie, różne motywy, różne ambicje, różne światopoglądy. Jak unikać tego? Do końca tego się uniknąć nie da po prostu. Trzeba z pokorą przyjąć do wiadomości. Tacy jesteśmy, jacy jesteśmy. Spróbujmy być lepsi. Tutaj nie sądzę, z tego się nie wymyśli. Jak walał mi wspomniany już dzisiaj ksiądz profesor Tischner mi mówił, jak Franek Gąsienica wrócił któregoś razu do domu napity
i mówi tak. Stodoła się spaliła owce, uciekły. Żona poszła do teściu. Twarzą mi mówi, Panie Boże, powiedz, co ty do mnie masz? I usłyszał z nieba głos. Tak konkretnie to nic, a coś ty mi się, Panuś, nie podobasz. Koniec naszego spotkania dzisiaj. Dziękujemy serdecznie naszemu Kościołowi. Będą zdjęcia, pochodzi. Jeszcze to nie ważne. Grupowe, no. Teraz Piotrowi. Siadł! Rób!